Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Jak pamiętacie, ostatnio udało nam się otworzyć skrót do tej tutaj katedry, zabić olbrzyma, który się nie respi, jak już się dowiedzieliśmy ostatnio i bardzo dobrze, bo walka z nim byłaby zbytnio chyba nieprzyjemna, tylko wcześniej tutaj był skarb chyba po nim, a teraz go nie widzę. Pójdziemy sobie na górę zobaczyć, czy ten skarb się tam może nie pojawił jednak, tylko będziemy musieli znowu przez tych przeciwników przejść. Ale chciałem zobaczyć tutaj na dole też, co to było. Przed tobą Łotr. Przed tobą kłamca. Czyli ja obstałem, że tam jest jakaś pułapka. Ale to zaraz pójdziemy. Na razie chcę iść na górę zobaczyć. Czy nie ma skarbu jednak na górze? Okej. Okej, tak jeszcze się rozglądałem, czy czegoś tutaj nie ma ukrytego, raczej ukrytego, czy na górze coś się znajduje, czy będziemy szli na górę, czy tylko tutaj na dole. Aha, nie ma nic po tym, a o tobie zapomniałem. Aha, czyli bomba i uderzenie potrzeba, bo czysto nie zabijamy niestety, no niestety. No i wcześniej był skarb, ale widzę po wczytaniu gry ten skarb wyparował. I mi się to nie podoba. Bo ja chcę skarb z tego olbrzyma. Smutłem. Teraz mi się tak smutno zrobiło. Wcześniej nas chyba nie opluło. Okej. Spoko. Albo wcześniej nie zauważyłem, że coś tego nie tak jest, albo nas nie opluło. I spodnie biskupa mamy. Czyli to są biskupi, no wyglądali na klechów. Lepsze cięcia pchnięcia i magiczny i mrok. Gorsze ogień, błyskawica, fizyczne uderzenia. Jak to się będzie komponować z naszym strojem? No trochę bardziej, bo jest brudne. Tam to było zbyt czyste, więc to się troszkę lepiej komponuje. Ale już jakoś się do tego przyzwyczaiłem, jest też troszkę lżejsze. Więc pochodził teoretycznie w lepszej szacie, jakby nie patrzeć. Łoch. Ktoś słyszy gaz za mało, bo aż butle się trzęsą. I pójdziemy sobie najpierw tutaj, bo skarbów jest dużo. I tutaj mamy jakąś wiadomość. Przed tobą bezcelowo, szczerze mówiąc, idź dalej. Naprawdę ich nie ma? Łe. Ale dzięki za podpowiedź, ale i tak musiałem to zrobić. Bo to bym nie był jak gdybym tego nie zrobił. Trzeba wszystko sprawdzać samemu. Więc tak, mamy dusza. Pierścień miecza Lloyda. To nie jest ten, co zwiększa nasze statystyki? Wybuchowy bełt, bo wygląda trochę podobnie do tego z Dark Souls Remastered, co graliśmy. Dark Souls 1, jak to tam woli. Zamiast tego jakby co? A nie, wzmacnia ataki fizyczne przy pełnych PZ. Tak, ja się nad nim zastanawiam, a to dlatego, że mogłoby tak być, że przy pierwszych atakach naszych byśmy zadawali trochę większe obrażenia, tylko wiecie, ja często chodzę z niepełnym PZ i to jest problem mój. Dobra, może go nie będę zmieniał. Bo ciekawie wyglądał, opis też. Patrzcie, jakie cwaniaki. Chwilę się nie rozglądałem i już. Chwilę się nie rozglądałem i już do mnie strzelają, no. Właśnie, jak ty się chciałeś bronić, jak ty tarczy nie masz? Przestrzelę, wiedziałem. Ale dzięki temu przynajmniej się ustawił frontem do nas, tylko że nasze strzały już nie dolatują. Tak, niestety nie.
Dobra, ale tam jeszcze chyba ten duży chodzi, jeden. Tak, chodzi. To zaraz go ustrzelimy. Dobra, ja mogę trafić. No, ty chodź. Duży. Dobrze, że strzały też działają jak wabik, wiecie? No mnie nie jest do śmiechu. Tak, też myślałem, że mnie trafi. Ale jest bardzo uparty, żeby mnie ścigać. Przyznacie, nie? A tulenia nie chcesz może? Dobra, ledwo żeśmy przeżyli, ale przynajmniej dzisiaj się upewniłem, że te nasze ataki tego typu da się tego nas wtedy uderzyć. Dobrze, lepiej się teraz przekonać niż później na jakimś silniejszym przeciwniku lub wtedy, kiedy bym miał mało tego życia i byłbym zbyt pewny siebie, że mnie to uchroni przed zginięciem. Ale dobra, teraz co mam zrobić? Bo mnie kusi iść na dół. Też mnie kusi tutaj zeskoczyć i otworzyć te drzwi. Nie, nie ustrzelę, bo odbiję się od tego, nie? Tak, wiedziałem, dobra. To schodzimy tutaj na dół. Mówili, że wymagane przekucie od tyłu. Więc tak, pomału będziemy patrzeć na górę. Dobra, nic nie ma. Tu ktoś zginął. Coś potężnego, z czymś potężnym się bił, dobra. A, z nim! Czekajcie. Postaramy się, ale nie obiecuję, bo wiecie, kto ze mną jest i przebijanie od tyłu. Tuli? Nie. Dobra, stąd trzeba niestety wyjść. Myślałem, że się uda, ale widać troszeczkę za blisko podszedłem. Ja ci dam z księgi mnie bić, wiesz? Okej, okay, udało się. Nie tak jak myślałem, ale się udało. I muszę kości wiodące do domu wywalić, bo się mylę. Jeszcze przez przypadek jej użyję wtedy, kiedy będę chciał coś innego użyć. A dwie rzeczy są wystarczające, bomba i tego Estus, żeby się między nimi przełączać. Więc tutaj w sumie chyba poza skarbem nic nie będzie. Klejnot głębin? Tak, klejnot głębin. Zamknij, by stworzyć broń głębin. Okej, okay, pierwsze słyszę. Słyszałem o otchłani. A o głębinach nie. Oprócz tej tutaj katedrze głębin, więc. Więc właśnie. Chyba, że nie pamiętam czegoś. Ja nie wierzę! Boże, jak ja się przestraszyłem. Gdzie to było ukryte?
Ej, ja tego kuźwa nie widziałem. Ile razy tutaj przebiegłem i to na mnie nie spadło? O goddamn, a tak, żebym się teraz przestraszył. I tak, kusi tutaj spaść, ale raczej nie będziemy spadać ze względu na to, że tam jest jakieś zejście i tam byśmy mogli pochodzić. Chociaż jakbyśmy spadli, to teoretycznie by chyba wyszło na to samo, bo nie wiem, czy to zejście nie prowadzi po prostu tutaj na dół. A to zaraz się przekonamy, dobra. Trzeba się dokładnie też na górę rozglądać. Wiecie, uderzyłem tak, jakby chciał to na mnie plujnąć, ale raczej chyba nie chciało. Okej, tam już podwieszany jest jeden, tam drugi. I tutaj mamy drabinę, okej. Więc w pierwszej kolejności ciebie. Dobra. A, to jest ten szlam, dobra. Ale to on też powinien spaść, nie? Okej, będziesz na jedną bombę. I tutaj coś jeszcze mamy, chyba nie wydaje mi się. A, nie, mamy. Ej, co to za teleportacja? Ale to było dziwne, on się teleportował do nas. Okej, nie ma więcej, dobra. I tak. Szukanie wskazówek. Zbliża się zasadzka. Ta zasadzka, mogłeś napisać tam. Tu i tu powinno być napisane troszkę wcześniej, bo tutaj jest trochę za daleko, jak mi się wydaje. Znaczy jest za blisko tego napisane. A szukaj wskazówek, to chyba będzie, że różne drogi, nie? A, czyli podpowiedzi te tutaj. Aha, ja myślałem, że to troszkę inaczej działa, ale okej. Okej, i teraz tak, rozejrzyjmy się tutaj. Czy kogoś tutaj nie ma? Nie, teoretycznie byśmy mogli zeskoczyć sobie, ale ja nie wiem, czy chcę zeskakiwać. Mamy tutaj drabinę, więc najpierw po drabinie wejdźmy. Nie wiem, czy nie wejdziemy do tego miejsca, gdzie był ten duży. Duży z hala. Nie z halabardą, z buławą, właśnie, z buławą wielką. Tak, jesteśmy tutaj. Tak, nie ma. Żar, dobra, robiliśmy to wszystko dla żaru. Może być i żar. Tam widzę przeciwników i tam chyba jednego widziałem czarnego rycerza, czy mi się wydawało? Ciężko dojrzeć. Nie, a, nie, to jest czarny biskup. Czerwoni biskupi, czarni biskupi, o ile dobrze widzę. Wow, nie tu, gdzie ja biegnę, tu chciałem zaskoczyć. I teoretycznie możemy tam zejść, ale zrobimy jeszcze jedną malutką rzecz. Okej, okay, zobaczymy, czy przeżyję zeskok. Teoretycznie powinienem przeżyć, ale wolę się upewnić. Okej, okay, tylko ja się uleczę. I wezmę użyję żaru, bo. Aha! Niepotrzebnie się leczyłem, przecież żar nas leczy. Ale odwaliłem. Aha, i teraz mogą mi najeżdżać. No tak, zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym, że teraz mogą mnie najeżdżać bez problemu.
Okej, okay, tego się nie spodziewałem, że będą drzwi za drzwiami. Ale ile świeczek tu się pali. Dwuzom świętego. Gnilny sztylet nocniaków. Z czego mi to leciało? Nie pamiętam, dobra, ale mniejsza o to, ja chciałem tą włócznię, tu jest. DE. Ale jeszcze wiara 16. Okej. Okay. Dużo sobie wymaga rzeczy po prostu normalnie, aż za dużo. Kość wiodąca do domu. Aha, i to nie jest skrót. Myślałem, że to będzie kolejny skrót. Ja liczyłem na jakieś inne drzwi, no ale dobra. Zdobyliśmy coś innego niż przypuszczałem, że zdobędziemy. Tak, pryzmat mogę odłożyć, bo nam jest niepotrzebny i się mogę uleczyć. I mógłbyś tu do mnie podejść? Widzę, że ktoś z olbrzymem walczy. Nie dolatują te strzały. Szkoda, że jest ograniczony aż tak zasięg. No halo? Kaptur gdzie woi, szata gdzie woi. W jedynce było chyba coś podobnego, tylko troszkę inaczej się nazywało. O, tam jeszcze był skarb. Zapomniałem o nim. Najbardziej mi szkoda z tego skarbu z olbrzyma tutaj. Chyba, że to będzie to. Bo leży w wodzie teoretycznie. A nie, to jest dusza, czyli to nie jest to. Ale była tutaj taka biała ta kuleczka, nie? Była, ale już nie ma. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tam widzę skarb. Okej. Okay. Może nie widzę skarbu? O, tu jest kolejny. Najpierw bym z tobą zawalczył, bo jest łatwiej. Ty widzicie ich? Dobra. Trzeba się uleczyć, bo tu już nie przelewki. A, to ty do mnie strzelałeś, czy kto do mnie strzelał? No, pułapki ja się nie spodziewałem. A powinienem, bo to do Dark Souls. Dużo ich. Nie tak. Aha, zerowe obrażenia. No po prostu pięknie. Okej, okay, tu mamy wodę, tu mamy bagno, dobra. Po wodzie będzie się troszkę lepiej chodzić. No więcej tych zejść nie było. A, to jest to miejsce, do którego... A, dobra, NPC. Z NPC jeszcze mogę walczyć. Tylko gdzie to NPC będzie teraz? To powinno być tu, tak? Bo to był Kirk, długi palec. Aha, dobra. O, idzie sobie pomalutku, sobie truchta. Teraz w tym czasie zdążę zbadać tą część. Gorzej, jak się na jakieś przeciwnika tu natrafię i sobie zwalę dwóch naraz.
Ach, to potwór. Tak, widzę, że łańcuch jest w dół. Widzę i się stresują. Dobra, Kirk sobie idzie pomalutko, to nie sobie idzie. Chodź tutaj, Kirku, chodź, ja mam na ciebie pomysł. Halo, Kirk, przyjdziesz tu, bo nie wiem. Dobra. Dobra, trzy ataki odwrót. A, ty w krwawienia się bawisz, panie. Dobra, nie było z tobą najgorzej, ale dobrze, że uciekliśmy na górę. Bo jakby się ten czarny z nim zmówił, to by było ciężko. Zablokowany, ząbkowany prosty miecz i kolczasta tarcza. Dobrze, to sobie sprawdzimy później. Teraz czeka nas inna zabawa. Ja nie chcę z nim chyba walczyć twarzą w twarz. Bo ktoś, kto ma tarczę i buławę, nie będzie zbytnio dobrym przeciwnikiem dla nas. Nie mów, że się leczysz. Nie, tego buffa zarzuciłeś na siebie. Nie wiem, jak chcę jakoś go wystrzelać, bo mamy dwa stusy. Ja się nie chcę ze stusów tego wyzerować, a wydaje mi się, że walka z nim by była ciężka. Jak widzicie, nałożył na siebie buffa i przez to go mniej bijemy trochę. Ale może byś tak przestał biegać jak głupi? Jak ja lubię hybrydowe te rozwiązania, że nie idziecie czysto na przykład, nie wiem, miecze, czy czysto, nie wiem, magia, tylko jakieś dodatki. Chociaż nie no, jak mag to mag, ale chodzi mi na przykład wojownik, tak? Ale dostał w łeb. Pięknie! I o to nam chodziło. Oczywiście sobie zejdziemy tego pomału. W dół, bo po co mamy tracić życie zeskakując? Mamy dwa estusy i chyba musimy otworzyć drugi skrót. Tak najmniej mi się wydaje, że to będzie na tym polegać, żeby otworzyć drugi skrót. Może bliżej bossa albo coś w tym stylu? Czekajcie. On był tutaj, stąd przyszedł. Aha, i tu była tylko duża arena zrobiona do walki z nim, dobra. I chronił jedynie żaru. Wow! Tego to ja się nie spodziewałem! Haha, i co? O! Co to jest? Coś a la pająk. Łe! Przykro mi, ale nie będę z tą twarzą w twarz walczył.
Nasz styl gry polega na używaniu miecza. Jeśli chodzi o normalną walkę. Ale również używanie tego, jak to się nazywa. Bomb, noży, tylko noży jeszcze nie mamy takich, jakbym chciał. A w petryfikację ja się nie będę ładował. No. Dziękuję za wysłuchanie. Szafir Aldricha. Zaraz zobaczymy, co to jest. Szafir Aldricha. To, tak? Tak. Odnawia PS przy atakach krytycznych. Nie używamy PS-u na razie. I krytyki wchodzą... Nie wiem nawet jakie. Więc nie. Broń mieliśmy. Korwiana, a ten co skąd mamy? Nie pamiętam. O, Teo jest to. Ząbkowy prosty miecz. 11-11 DD. To tak średnio wam powiem. Nasz jest chyba lepszy jak na razie. I dobra, gdzie tu było... Gdzie tu było pomieszczenie z tym? Z tym, co zapomniałem już jego nazwę. Z mimikiem, o właśnie. Tutaj było, tak? Tak, bo my szliśmy tu, ok. Dobra, powiem wam, że nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się troszkę większych obrażeń. No. Wow. Panie mimiku, odczepiłbyś się. Okej, zginiemy. Dobrze, że on po drabinie nie wchodzi. O Boże. Ale się spociłem? To nawet nie wiecie. I to nie dlatego, że jest gorąco. Ej, ja się spodziewam, że my większe obrażenia będziemy mu zadawać. Ciekawe, czy on nas wyczuje i przyjdzie tu. Tu by było fajnie, jakby on tutaj przyszedł, to bym go sobie wystrzelał na spokojnie, bo tak to będzie lipa. Będzie ciężko. Ale co my z nim zrobimy, to przekonacie się w kolejnym odcinku, albo ja sobie go sam zabiję, ponieważ coś mi się wydaje, że to będzie ciężka walka i bez jakiegoś podstępu go tą bronią, co mamy, nie zabije, więc cóż. Ja dziękuję wam wszystkim za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Dark Souls 3, nie tylko. Życzę wam jak zwykle miłego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy oglądaliście. Pa, pa!